Będziecie wariować. A wy, ludzie, nosicie znak klątwy. Będzie wam wypalało ciemne myśli. A wy, ludzie, nosicie znak klątwy. Będzie wam rozsadzało wasz rozum. A wy, ludzie, nosicie znak klątwy. Nacisk światła jest tak duży, że nieprzygotowane energetycznie ciało ziemskie może bardzo chorować. Natomiast energetyczne ciśnienie wyciskające na siłę ciemności będzie powodowało w waszym umyśle, w waszym mózgu tak mocne reakcje, że wy sami nie będziecie mogli tego opanować. Będziecie wariować. Będzie wam wypalało ciemne myśli. Będzie wam rozsadzało wasz rozum. Będziecie wariować. Będzie wam wypalało ciemne myśli. Będzie wam rozsadzało wasz rozum. A wy, ludzie, nosicie znak klątwy. A wy, ludzie, nosicie znak klątwy. A wy, ludzie, nosicie znak klątwy. A wy, ludzie, nosicie znak klątwy.
bramy i prawa ciemności są bardzo zawężone i zagmatwane. A wy, ludzie ziemscy, daliście się ułożyć w te ramy zawężone i już widzicie wszystko tylko w prawach ciemnych. Będziecie wariować. Będziecie wariować. Będzie wam wypalało ciemne myśli. Będzie wam wypalało ciemne myśli. Będzie wam rozsadzało wasz rozum. Będzie wam rozsadzało wasz rozum. A wy, ludzie, nosicie znak klątwy. 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 Boicie się, że zostaniecie wyciągnięci z tych ciemnych ram. Nie widzicie, że sami stoicie u ciemnego na podwórku i służycie ciemnemu. To ciemni was ograniczają.
Człowiek od zarania dziejów marzy o nieśmiertelności. O nieśmiertelności. Swą przebiegłością i uporem stara się opóźnić nadejście śmierci, która zawsze wydaje się przedwczesna. Nadejście śmierci. Niestety w tej nierównej walce nieuchronnie skazany jest na porażkę. Na porażkę.
Człowiek od zarania dziejów marzy o nieśmiertelności. Swą przebiegłością i uporem stara się opóźnić nadejście śmierci, która zawsze wydaje się przedwczesna. Niestety w tej nierównej walce nieuchronnie skazany jest na porażkę. Człowiek od zarania dziejów marzy o nieśmiertelności. Swą przebiegłością i uporem stara się opóźnić nadejście śmierci, która zawsze wydaje się przedwczesna. Niestety w tej nierównej walce nieuchronnie skazany jest na porażkę.
otchłani mikroświata. Jest piękny, kolorowy i obiecujący. Impuls wysłany z otchłani mikroświata. Jest piękny, kolorowy i obiecujący. Impuls wysłany z otchłani mikroświata. Jest piękny, kolorowy i obiecujący. Impuls wysłany z otchłani mikroświata. Jest piękny, kolorowy i obiecujący. Przywiozłem zwłoki. Przywiozłem zwłoki. Przywiozłem zwłoki. Ktoś musi podpisać. Przywiozłem zwłoki. Ktoś musi podpisać.
podpisać. Ktoś musi podpisać. Przywiozłem zwłoki. Przywiozłem zwłoki. Ktoś musi podpisać. Ktoś musi podpisać.
jesteście jak płody drewna w lesie, wycięte, przygotowane do kominka. Jesteście jak płody drewna w lesie, wycięte, przygotowane do kominka. Już martwe, nierosnące, nieżywe. Już martwe, nierosnące, nieżywe. Jesteście jak płody drewna w lesie, wycięte, przygotowane do kominka. Już martwe, nierosnące, nieżywe. Jesteście jak płody drewna w lesie, wycięte, przygotowane do kominka. Już martwe, nierosnące. Nieżywe.
Wymiana tlenu w płucach. Wymiana tlenu w tkankach. Nasze ciało stale pobiera tlen w celu uzyskiwania energii oraz wydania niepotrzebnych dwutlenek węgla. Serce pompuje krew bogatą w tlen do tkanek całego ciała. Tkanki pobierają z krwi tlen i oddają dwutlenek węgla. Krew odtlenowana pompowana jest z powrotem do serca i do płuc, skąd dwutlenek węgla zostaje wydalony i gdzie pobierany jest świeży tlen. Wymiana tlenu w płucach. Przepływa przez cieniutkie naczynie krwionośne otaczające pęcherzyki płucne. W tym czasie krew oddaje dwutlenek węgla i pobiera tlen. Utlenowana krew płynie następnie do serca i dalej rozprowadzana jest po całym ciele. Cykl ten stale się powtarza, gdyż przy każdym wydechu z pęcherzyków wydalony zostaje dwutlenek węgla, a przy wdechu napływa do nich nowy tlen. Wymiana tlenu w tkankach.
Dzielu w Tankach. Płynie z serca przez cienkie naczynia krwionośne z miesiączkami i zaopatruje wszystkie komórki w tkankach. Tlen przechodzi z krwi do komórek, jednocześnie z komórek do krwi przechodzi dwutlenek węgla. Krew odtlenowana jest następnie pompowana przez serce do płuc, gdzie oddaje dwutlenek węgla i pobiera nowy tlen. Wymiana tlenu w płucach.